Ej, Łukasz, zobacz, nasza hodowla antylop gnu rozwija się jak nigdy. Jesteśmy milionerami. Szkoda tylko, że to nielegalne. Trochę nielegalne, musimy zamówić jeszcze 1000 dodatkowych. Tak. I niech jedzą pomidory afrykańskie. Zamawiaj, zamawiaj wszystko, nikt się nie zgadnie. Kto puka? Zapraszałeś kogoś? Nie. Policja otwiera! Na ziemię! Policja, na ziemię! Na ziemię, nie ruszać się! Nie ruszać się! Ziemia! Ziemia! Chodź tu gnoju jeden! Nikt mnie nie złapie! Siadaj! Dostaniesz kulkę! Kulkę dostaniesz! Nie będę gonić! Łukasz, zamień się ze mną! O, macie! Chodź za zasłonę, za zas... Wygnoję! Obywaj piszczel! Byłaś tam! Wcale mnie tu nie ma! Chodź tutaj, gnoju za ucho, ty! Chodź tutaj! Siadaj! Już! Tutaj, siadaj! Siadaj! Już! Chodź tu! Też! Gdyby nie ucho, to byśmy ci uciekli. Wiecie za co to wszystko? Nie. Jesteście zatrzymani za... Niewinność! Hodowlę antylop gnu! O nie! Sprzedałeś się! Skąd on wiedział? A teraz traficie za kratki. Ernest, czy to wszystko przez to, że zamówiłeś je do paczkomatu? O nie, faktycznie! Nie! Musiały się nie zmieścić. Zamknijcie się! Dobra. Idziecie teraz do więzienia. Więzień numer 69420. Tritsus. Zamknięty za nielegalną hodowlę antylop gnu. Więzień K1 Frost, AK007. Zamknięty za porwanie, a następnie poślubienie Penelope Cruz. Do środka, no już! I my jesteśmy, żeby cię słuchać, no! Więźniami! A ja jestem policjantem! My tu nie lubimy policji, dobra! Zamykam to! Gdzie? Kurde! Ile mamy tu siedzieć? 30 dni zostajecie! 30 dni! Nie możemy siedzieć tu 30 nie dni, wydos... bo jest daily! No właśnie, mamy daily do nagrania, jak my stąd będziemy robić filmy, nie wiem, z więzienia? 18! Kto będzie oglądał poza 600 tysiącami widzów? Nie wydostaniecie się stąd! A wiesz, o które jest daily? O 18! Nie interesuje mnie to! Będzie ci tego brakowało! No już pij tą wodę z kibla, no już! Dobra, Łukasz, to co zwykle, musimy zacząć od przeszukania całej celi. Tutaj muszą być jakieś poszlaki, które pozwolą nam się wydostać. Tutaj! To jest fajne, ale do czego nam to? Nie wiem, to jest stare od jakiegoś ogrzewania, to się chyba nie przyda. Nie, ale spójrz, poczekaj, co to jest tutaj, nad tym? To jest subskrypcja, tak, muszą ją kliknąć teraz. Ja pierdolę. W więzieniu było nawet. Dobra, okej. Wszędzie nas po prostu śledzi ta subskrypcja, już za dużo tych subskrypcji jest na kanale, przystopujcie trochę, dobra? A tutaj... Nie, te ściany są niezniszczalne, niczym ich nie rozwalimy, a ta? O nie, jest prawdziwa. Dobra, Łukasz, masz przy sobie telefon? Nie, bo jesteśmy w więzieniu. A nie, zabrali nam je. Skąd Zipek będzie wiedział na przykład, że mamy telefon? W nim tylko nadzieja, to jest nasz ostatni kumpel na wolności. Może będziemy krzyczeć i nas usłyszy. Zipek! Chłopaki mnie potrzebują. Zipek! Myślisz, że nas usłyszał? Chyba nie ma szans, jesteśmy za daleko. Dobra, szukamy dalej. Ty przeszukaj materac, ja przeszukam cały kiber. Chyba ktoś tutaj robił gruby temat. Czekaj, a to? Tego się nie da zdjąć, czekaj. Tutaj. Okej. Okay. Tu też nic nie ma, kompletnie w środku, zobacz. Jest pusty materac. Ale przynajmniej widać, że jest nowy. Dobra, ale zobacz, udało mi się zdjąć to? Co tam jest? Telefon! Ale, czekaj, spróbuję wpisać kod. Patrz, znalazłem pistolet na wodę. Zablokowany! I nie mamy pojęcia, jaki jest kod. 1, 2, 3, 4. Jest 6? Kod ma 6 cyfr. Tak. 5, 6? Nie. Nie, poczekaj. Spróbuj od 1 do 6, a teraz przeszukamy cele te. Nie, no nie weszło stary. 1, 2, 3, 4, 5. A może tutaj jest na liczniku? Zobaczmy. 0,79. Nie, kurczę. A za mało cyfr, za mało cyfr. Gdzie jeszcze nie sprawdzaliśmy? Spójrz, są jakieś dwa obrazy, które nie pasują w ogóle do tej celi. Dobra, dawaj. Ty przeszukaj obrazy, ja zobaczę pod dywanem. Ernest, chodź tu na szybko, chodź, co? Patrz! N567, number, numer. No, numer 567. Tak, to jest numer więźnia, który był tutaj przed tym. Jest jeszcze drugi obraz. Jest! 566 i 567, czyli 567, 566. Wpisz ten kod. Bardzo możliwe, stary. Jest! To co, dzwonimy do Zipka, czy co robimy? Może zamówmy pizzę najpierw, jesteśmy głodni. Ja też jestem głodny, no zamów pizzę. Ty, on ma podpiętą nawet kartę, zamawiamy! Dawaj, dawaj! Okej, będzie za pół godzinki! Jestem zamknięty! Co? To byli recydywiści! Pokażę wam 10 sposobów! A na dodatek uciekali z więzienia! I ten
już wcześniej. Ale z tego więzienia się na pewno nie wydostaną. Idę po nich! Chodźcie tu, gnoje! Wiecie co? Oglądałem wasze odcinki! No fajne są, udawało wam się uciec z więzienia, widziałem. Ale z tego więzienia się nie wydostaniecie! Na pewno! Pod ścianę. Dobra, i robić pompki! Fajnie, no już! Fajnie, no już pompki! 20! Pod ścianę powiedziałem! Na ziemię! Wprost na ziemię! Pod ścianę! Pierwsze słowo do dziennika, drugie do śmietnika. Dziennik się spalił, śmietnik ocalił. Ha, 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 śmieszni jesteście. Nieumiejętne głąby. No chodź! No chodź tutaj! Dobrze, żartowa ja po chwili. A raz, dwa, trzy, 18, 21, 38, 45, 78, 45, 1800. Do stu. Raz. Ładnie. Dwa. Jeszcze 1500, raz. 1600. 1700. Halo, Zipek? Kiedy będziesz? Jesteśmy w więzieniu! Powiem, przecież ja jestem na wakacjach. Od razu uciekłem, jak tylko się dowiedziałem, że jakaś policja nas ściga. Zapomniałem wam powiedzieć. Wszystko w porządku u was? Jesteście w więzieniu? No tak, wołaliśmy cię, myśleliśmy, że usłyszałeś. A to wy byliście, to słyszałem. Potrzebujecie pomocy? Tak, przyjeżdżę jak najszybciej, Daily się skopie przez ciebie. O kurde, zapomniałem. Przez codziennie 18 jest odcinek. Dobra, lecę, tylko dopiję piwko. 5 minutes later. Dzień dobry, witam panie sierżancie. Czy może oficerze? Śliczna, jak tam u ciebie? A dzień dobry, przyszłam na widzenie do moich chłoptaciów. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo miło mi, bardzo miło, ale wie pani, my tutaj... Zresztą nie jest jakiś... Zaschło. Tak? Czy mogę się napić? Proszę pani, przepraszam, mi zaschło. Proszę bardzo, ale wie pan, damie trzeba polać. Ale to może potem. A może tak do buzi od razu, co? Nie, nie, może potem. Ja muszę zobaczyć moich chłopców. Może pan mnie wpuścić, może? Wie pani, co to jest za drobną opłatą? Tak zwana łapóweczka. Ale ja nie dotykam panią. Dzwonię na policję. Ale proszę, proszę się uspokoić, naprawdę. Wszystko będzie w porządku. Już panią wpuszczam. Dziękuję bardzo. Łukasz, kto nas chciał zobaczyć na widzeniu? Nikt normalnie w prawdziwym życiu nas nie chciał widzieć, co dopiero tutaj, w więzieniu. No właśnie, strażnik powiedział tylko, że to jakoś bardzo dobra laska. Nie, takiej nie może być. To dziwne, ja nie znam takiej. Ej, idzie. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. A ty to kto? Cześć. To ja, kurwa. Jezus! Flipek, co ty robisz? Panowie, przyniosłem wam coś. Co to jest? Tort! Ale macie go nie jeść. Pierwszy raz nie jecie tortu. Rozumiecie? Nie. Nic jecie. Nie, nie możesz tak... Powiedziałem coś, no! Przepraszam, nie mogę. Przepraszam, się będę. Pierwszy raz, panowie, tego nie jecie, okej? Okay? Dobra. Nie, dobra, nie dam koszuli. Nie, dobra, nie. Okej. Okay. Słuchajcie, macie zobaczyć, co jest w środku, to wam pomoże. A ja już idę! Dziękuję wam bardzo za widzenie, było cudownie! Dziękujemy, trzymaj się! Dzięki, cześć, dzięki! Padaj częściej! Nie no, niby nam pomaga się wydostać, ale z drugiej strony strasznie nie chciałem go widzieć. Dobra, chodźmy. Nice, że dał nam ciasto, nie? Ale powiedział, że... Żebyśmy tego nie jedli, no! Zakazał nam! Co? Chwila! Zjedz jeszcze jeden gryz! Co to jest? Gdzie? Mam, wystaje, zobacz, tu! Ej, Łukasz! Czy ty zjadłeś kawę pilnika? Właśnie dlatego kazał nie jeść! Ernest, wypluj to szybko, wołaj strażnika! Nie, nie wołaj strażnika, nie możemy mieć pilnik! Schowaj go gdzieś i zawołaj dopiero! Nie, nie wołajmy go, dobrze się czuję! Podywam, nie! Strażnik! Co jest, gnoje? Chcecie do izolatki? Każdy ty debilu, zawołałeś go i teraz mamy przypał. Schowaj ciasto. Co chcecie? Chcieliśmy się podzielić z całym tym pysznym ciastem. Mamy urodziny. Niesamowite. Tak, mamy urodziny. Zaśpiewasz? Tak. 100 lat, nie, żyję na... Macie jeszcze drugie widzenia. Co? Drugi raz? Nie mamy tylu znajomych nawet. No, dokładnie, dobra. Ale to nas wypuścisz? Dobra, dajcie nam 5 minut, tylko jestem ich prawnikiem. O, tak, faktycznie, no. Cześć, Marek. Siema, panowie. O, słuchaj, nie poznajesz mnie znowu? Nie, no to jest Zipek, stary. No, kolejna rzecz wam potrzebna, żeby się stąd wydostać. Jak ty to zrobisz, że przez szybę to lejesz? Dzięki. Co to jest? Nie jest tego! O, a palce? Ej, to jest po to ta szyba zar. Debile. Nie da się nic zrobić. To co nam dał to? Nie wiem, co to jest w ogóle? Dobra, sprawdzimy w celi, chodźmy stąd. Kurde, piłuje się, ale bardzo powoli. Łukasz, w tym tempie to my się stąd nie wydostaniemy przed
zakończeniem wyroku, bo to się tak długo piłuje. RDS, chodź tu to zobaczyć, chodź szybko. Co się stało? Zobacz, bo jest tutaj kawałek mapy, ale... No co? Chodź na stół, tak, rozwijmy ją całą. Aha. To jednak nie jest do jedzenia. Co jest? W tym są pierogi? Ej, czekaj, co to jest? To jest nasza cela? Ej, tak, zobacz, tutaj jest kibel i za tym jest jakiś kwadrat. Chodź zobaczyć to. Czy da się przesunąć? Tak. O, co? Bardzo nieuważnie to przeszukaliśmy. Czekaj, pomóż przesunąć kibel. Zobacz. To jest coś takiego. Jest pusta ściana. To da się wyjąć, ale drugie... Ej, jest za mocne, potrzebujemy pilnika. Zaczynam to... piłować. Dobra, jak ty będziesz piłował, ja będę patrzył, czy klawisz tutaj idzie, czy się patrzy. No nie wiem, jestem w połowie. Halo? Klawisz idzie. Halo, co tam się dzieje? Nie. A, nic, mamy bardzo, bardzo mocne. Patrz na zmianę Łukasza, czegoś na żar i on na kilku siedzi bardzo mocno po prostu. Uuu, jest to taki smut, nie da się. Ale będzie śmierdziało! O Jezu, lepiej leć! Uff! Dobra, mdleje, U, jak tu śmierć, ja da się wytrzymać! Boże, co za smród! Nie wytrzymam tutaj! Boże, coś ty się zeżarł! Przenieście go stąd, tu nie wytrzyma ze mną! Matko, nie, ja wychodzę stąd! Nie wytrzymam! Dobra, cześć! Łukasz, naprawdę, mogłeś to udawać, jak robisz. No przecież nie srałem normalnie, Ernest. To co tak śmierdzi? No on, przecież... Wykop je już, wykop, bo już przypiłowało. Skopałeś. Tak, tak, wysunęło się, zobacz, zobacz. Tutaj jest przejście. Ernest, wychodzimy stąd, klawisz pomógł. Czekaj, tak. On słyszy to, co robisz. Dobra, za tym musi być jakiś więzienny magazyn. Dobra, wchodzę. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Ochroniarz nie idzie, więc jest luz. Ja też już idę. Ej, Łukasz, czekaj! To jest labirynt, weź mapę! Jest na tortilli! Dobra, już! Tyłaj! Mogę się powstrzymać, chodź! Idę! Ernest, uchwałem! Ernest! Dawaj, bo nie ma! Dawaj, Łukasz, chodź! Udało nam się uciec! To już mi się... Dobra, dobra, dobra. Dobra. Chodź, uciekamy.